Nie będzie po Chrystus, drogie dzieci. Dziś katecheza 22, zatytułowana Przybywajmy z Panem Jezusem. Dziś, drogie dzieci, chciałbym Wam powiedzieć o przygotowaniu bliższym do Komunii Świętej, a zarazem o dziękczynieniu po Komunii Świętej. Ostatnio, jak dobrze pamiętacie, mówiłem o przygotowaniu dalszym, czyli mówiłem Wam o takich warunkach, że po pierwsze mamy być w stanie łaski święcającej, czyli nie wolno nam mieć grzechu ciężkiego, jeśli chcielibyśmy przystąpić do Komunii Świętej. Następnie mamy mieć dobrą intencję, czyli staram się przyjąć Pana Jezusa w tym celu, aby stawać się lepszymi, aby podobać się Panu Bogu. Następnie mamy Go kochać, pragnąć. I także mówiłem Wam o przygotowaniu ciała, czyli przede wszystkim mamy być naczczo. Zalecone jest 3 godziny, żeby nic nie jeść przed komunią, a pod grzechem godzina, przynajmniej godzinę nie wolno nam nic jeść. Pić możemy godzinę, najpóźniej godzinę przed komunią, oprócz wody, bo wodę możemy zawsze pić, nawet podczas mszy, ona nie łamie nam postu. Następnie mamy przyjmować Pana Jezusa z wielkim szacunkiem, z wielką miłością. Mamy czysto i skromnie ubrani, nie rozpraszać się. To tytułem powtórki z poprzedniej katechezy. Teraz już powiemy sobie, co mamy robić już przed samą Komunią Świętą. Czyli to tak zwane przygotowanie bliższe. Więc po pierwsze mamy pobożnie uczestniczyć we mszy świętej z żywą wiarą, uwagą, aby tutaj, będąc na mszy, uzmysłowić sobie, być świadom, że jesteśmy jakby Wielki Piątek przy krzyżu. Że tutaj na ołtarzu dokonuje się to, co dokonało się Wielki Piątek na Kalwarii. Czyli Pan Jezus ofiarował się za nas Bogu Ojcu. Jedyna różnica, że czyni to tutaj pod postacią chleba i wina i tutaj Pan Jezus już na mszy nie cierpi. Tak? Ale jest to ta sama ofiara, bezkrwawa, ale ten sam kapłan i ta sama ofiara, Pan nasz Jezus Chrystus, ofiarowujący się za nas Bogu Ojcu, za pośrednictwem kapłana w celu odnowienia ofiary krzyżowej. Więc jeśli będziemy sobie to przypominać, to na pewno będzie nam łatwiej uczestniczyć we mszy świętej. Możemy na przykład rozważać tajemnicę piątą różańca świętego, ukrzyżowanie, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Na pewno będzie nam wtedy łatwiej się skupić. Możemy korzystać z modlitewnika czy z książeczki Twoja msza, aby cały czas mieć na uwadze tą wielką tajemnicę, co tutaj się dzieje na ołtarzu. Następnie podczas mszy wzbudzamy w sobie akty. Akty wiary, nadziei, żalu, pragnienia i miłości, które pokrótce sobie tutaj powiemy. Pierwsze to akt wiary. Musimy być świadomi, głęboko, nie tylko świadomi, ale głęboko wierzyć w to, co tutaj dzieje się na ołtarzu. Że tutaj na nowo odnawia się ofiara krzyżowa, że tu na ołtarzu pod postacią chleba i wina jest Pan Jezus, ciałem, krwią, duszą i bóstwem. Głęboka wiara. I tu możemy sobie odmówić akt, taki, który tutaj podałem, o Jezu. Wierzę, że jesteś prawdziwie obecny na ołtarzu, z ciałem, krwią, duszą i bóstwem. Wierzę, że to Ciebie przyjmę w Komunii Świętej. Wierzę, lecz wzmocnij moją wiarę, wspomóż moje niedowiarstwo, żebym głęboko wierzył w to, co dzieje się tutaj na ołtarzu. I jako przykład mamy dzieci z Fatimy, które z wielką wiarą przyjmują Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie z rąk samego anioła. Wielka wiara i te akty być może, które sam anioł ich nauczył. Wierzę w Ciebie, Panie Boże, ufam Tobie, kocham Cię. A przebacz tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają. Więc pierwszy akt, który mamy odmawiać, to akt wiary. Następnie akt nadziei. Musimy mieć ufność, nadzieję w to, że Pan Jezus
chce nam dać łaski, owoce swojej męki, które tutaj rozlewa poprzez mszę świętą, przez tą modlitwę Kościoła, przez samą Komunię Świętą, ma wzbudzić w nas wielką ufność, że Pan Bóg nam tutaj da pomoc. I możemy posłużyć się taką modlitwą: o mój Jezu, mam nadzieję otrzymać od Ciebie życie wieczne, Twoją łaskę i wszystkie dobra. Ufam Tobie nieskończoną dobroć i Twoje obietnice. Może być to akt, taki jaki tu podałem, może być inny z książeczki, z modlitewnika, czy własnymi słowami kierujecie do Pana Boga akt nadziei. I jako przykład dałem tutaj Hioba z Starego Testamentu, człowieka, który był bardzo bogaty, a w jeden dzień wszystko tracił, swoje bogactwa, swoich służących, nawet swoje dzieci, a sam został dotknięty chorobą trądu, straszną chorobą trądu. I co zrobił ten święty człowiek? Na widok tego wszystkiego powiedział: Pan Bóg mi odebrał, niech imię Boże będzie błogosławione. Więc całkowicie nie stracił, widzicie, ufności, nadziei w Panu Bogu, powierzył się i wierzył nawet w to, że pewnego dnia będzie wskrzeszenie umarłych, że on powstanie z grobu i na nowo połączy się dusza z ciałem i będzie miał chwalebne ciało. I taką ufność pokłada. To taki dla nas wzór do naśladowania. Następnie akt miłości. Jeśli Pan Bóg jest samą miłością, z miłości dał nam samego siebie, to i nasza odpowiedź teraz chce nam udzielić tych łask. Czy wobec takiej miłości możemy zostać obojętni? Otóż nie. Mamy, jak święta Tereska od Dzieciątka Jezus, malutka dziewczynka, oddać się Panu Bogu, kochać Go z całego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił i mówić Mu to przed samą komunią. Często odmawiać te akty. Panie Jezu, kocham Cię. Tak? Panie Jezu, kocham Cię z całego serca. Ponad wszystko chcę kochać Cię jeszcze mocniej. Racz rozpalić serce moje miłością do Ciebie. I święta Tereska troszkę podobne akty sobie odmawiała, modlitwę, którą nauczyła ją mama: Panie Boże, kocham Cię, oddaję Ci moje serce. I takie akty możemy odmawiać też przed komunią. Następnie akt żalu. Drogie dzieci, być może nieraz zdarzyło Wam się obrazić Pana Boga jakimiś grzechami, nieposłuszeństwem, marudzeniem, narzekaniem, więc wzbudzamy sobie akt żalu, postanowienie poprawy. I to może być różne modlitwy, które znacie przed komunią, nawet mamy możliwość odmawiać wspólnie konfiteor, więc to jest takie wyznanie naszych grzechów, akt żalu. To może być słowami, które może uczyliście się: ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twojej miłości, bądź miłości mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam ziemię, lub tą modlitwą z modlitewnika Tedeum: o mój Boże, ponieważ jesteś nieskończenie dobry i nad wszystko miłości godny, żałuję z całego serca, że grzeszyłem, postanawiam sobie za łaską Twoją więcej mniej grzeszyć i za grzechy moje pokutować. Więc ak żalu, jaki przykład takiego aktu żalu, mocnego postanowienia poprawy, mamy świętą Marię Magdalenę, która popełniła wiele grzechów, za które żałowała, i aby naprawić te grzechy, między innymi przyszła do Pana Jezusa, obmyła stopy swoimi własnymi łzami, skruchy, całowała, aby pokazać Panu Bogu, że żałuje, że chce poprawić swoje życie. I Pan Jezus jej mógł powiedzieć, tak, że jej przebacza. Przebacza jej grzechy, bo bardzo umiłowała. Więc i my wzbudzajmy taki akt przed komunią, żeby nasza dusza była jak najczystsza. Następnie akt pragnienia. Też pragnijmy gorąco przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej. W Komunii Świętej przyjmę do duszy Króla Nieba i Ziemi, Boga,
który jest wszechmogący, który nas bardzo kocha. Więc jak wielka powinna być w nas ta tęsknota za Panem Jezusem. Podobnie jak daje nam przykład tego błogosławienia Imelda, która jako malutka dziewczynka nie mogła przystąpić do komunii i przyjąć sakramentalnie. Często prosi o tą łaskę i spotyka się z odmową. Otóż był to okres, kiedy małe dzieci nie mogły przystępować do Komunii Świętej, gdzieś przyjmowało w wieku 12 roku życia dopiero, więc i ona nie może przyjąć Pana Jezusa. Ale jej pragnienie jest tak wielkie, że Pan Bóg czyni dla niej cud, aby pokazać, że jest już gotowa przyjąć Komunię. Hostia o cudowny sposób unosi się nad jej głową. Siostry wołają kapłana, który przychodzi i już teraz nie ma wątpliwości, że wolą Bożą jest, aby przyjęła Pana Jezusa sakramentalnie. Przychodzi Patena Opada i udziela jej komunii. Tak wielkie pragnienie było wynagrodzone w ten cudowny sposób. I co jeszcze oprócz tych aktów, które powiedziałem, czyli aktu wiary, pragnienia, nadziei, miłości, żalu, co jeszcze dobrze zrobić? Otóż oddać się Matce Bożej. Poprosić Matkę Bożą, aby ona była z nami, aby przyjąć Komunię Świętą. Zwłaszcza ona po wniebowstąpieniu otrzymywała Komunię Świętą. Uczestniczyła w mszy świętej, którą odprawiał święty Jan Apostoł. Jak jej serce było czyste, jak piękne, jak ona bardzo pragnęła Pana Jezusa przyjąć w Komunii Świętej. I to jest dla nas wzór. Prośmy ją, jak święty Stanisław Kolska, aby ona nas dobrze przygotowała do Komunii Świętej. Dobrze, to pierwsza część dotyczyła tego przygotowania bliższego, co mamy zrobić, aby przyjąć Pana Jezusa jak najlepiej, aby ta Komunia Święta była owocna. I teraz powiemy sobie, co mamy robić po Komunii. Tak, będziemy sobie mówić o dziękczynieniu, bo niestety zdarza się bardzo często, że ludzie po mszy wychodzą po Komunii. Nie zostają chociaż przez chwilkę, aby porozmawiać z Panem Jezusem, jak uczynił święty Jan po swojej Komunii, kiedy spoczął na sercu Pana Jezusa. Wychodzą i nie korzystają z tych łask, jakie Pan Jezus im daje. Więc co mamy robić? Mamy odmawiać takie akty adoracji, dziękczynienia, prośby, ofiarowania się, obiecania życia bardziej po chrześcijańsku. To sobie zaraz krótko omówimy, więc naprawdę musimy, drogie dzieci, starać się o tym pamiętać. I jako taki przykład tego, że nie wolno nam tak opuszczać od razu Kościoła bez dziękczynienia, jest historia związana ze świętym Filipem Nereuszem. Otóż po jednej z mszy, którą odprawiał, spojrzał, że zaraz po komunii pewien człowiek wyszedł bezpośrednio z Kościoła. I co zrobił ten święty? Zawołał dwóch ministrantów ze świeczkami i kazał im iść za tym panem. No i ten człowiek trochę był zdziwiony taką sytuacją. Pytał chłopców, dlaczego tak się stało, po co ich kapłan wysłał. Oni sami nie mogli na to odpowiedzieć, więc po jakimś czasie wrócił i spytał świętego Filipa Nereusza, jaka była przyczyna takiego postępowania. I święty powiedział, że właśnie po mszy, po komunii w zasadzie, od razu wyszedłeś bez dziękczynienia. Przyjęłeś samego Boga do swojego serca i w taki sposób go potraktowałeś, gościa tak świętego w swojej duszy. I człowiek, słuchając tej nauki, zrozumiał swój błąd i poprawił się. Od tej pory już zawsze po komunii robił dobre dziękczynienie. I na czym to dziękczynienie polega? Co powinniśmy robić? To sobie teraz krótko omówimy. Więc po pierwsze, zostajemy w głębokiej adoracji. Sam Bóg Wszechmogący, który stworzył niebo i ziemię, jest w naszym sercu, więc mamy Go uwielbiać, oddawać Mu cześć. Podobnie jak to uczyni na przykład trzej królowie, przychodząc do Pana Jezusa, oddając Mu dary, byli pełni adoracji, padają na kolana, kłaniają się. Czy inny przykład tej adoracji, kiedy Maria
nawiedza swoją kuzynkę, świętą Elżbietę. Święta Elżbieta wypowiada takie słowa: błogosławionaś, któraś uwierzyła w to, co zostało ci powiedziane. Czyli święta Elżbieta wychwala ją za jej wiarę, a co robi Maria? Oddaje cześć Panu Bogu, wyśpiewuje piękną pieśń, która nazywa Magnifikat, uwielbia moja dusza Pana. I my mamy być pełni adoracji, po komunii adorować, oddawać cześć Panu Bogu. Następnie mamy Panu Bogu dziękować. Tyle łask otrzymujemy Pana Boga. Zdrowie, pomoc do poprawy, do walki z naszymi grzechami i tak dalej. Jakieś zdolności na pewno mamy naturalne do pewnych przedmiotów, bo to być może śpiewu, grania na jakimś instrumentach. To wszystko otrzymaliśmy od Pana Boga i za to wszystko powinniśmy Panu Bogu dziękować. Tutaj mamy cud, który Pan Jezus uczynił, kiedy nakarmił na pewnej górze bardzo wiele osób, mając tylko 5 chlebów i 2 ryby. To był wielki cud. Chciano uczynić Pana Jezusa królem w jakimś takim akcie dziękczynienia za to, co dla nich zrobił. A my, zobaczcie, drogie dzieci, nie tylko jesteśmy nakarmieni jakimś pokarmem doczesnym, ale samym ciałem, krwią Pana naszego, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Jak wielkie powinno być zatem wdzięczność, dziękczynienie za ten wielki dar. Następnie, oprócz tego, że uwielbiamy Pana Boga, dziękujemy Mu, to również zanosimy do Niego modlitwę błagalną. Ofiarowujemy samych siebie, nasze uczynki, nasze myśli, nasze pragnienia, nasze życie, a zarazem prosimy Go, aby Pan Bóg nam pomógł nam stać się świętymi. Jak mamy tu przykład świętego Paskalisa, który tak wielką miał miłość do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, że postanowił wstąpić do zakonu, być takim braciszkiem zakonnym, by być blisko Pana Jezusa. I miał tak wielką adorację do Pana Boga, że nawet czytałem kiedyś w jego życiorysie, że nawet kiedy już umarł, jego trumna stała w kościele, to na słowa konsekracji, kiedy chleb zamienił się w ciało Pana Jezusa, jego oczy się otworzyły. I to samo miało miejsce tuż po konsekracji, kiedy kapłan przemienił wino w krew Pana Jezusa. Znów jego oczy się otworzyły. Taki jeszcze na koniec Pan Bóg mu dał dar, by pokazać tą miłość, jaką powinniśmy mieć do Najświętszego Sakramentu, czyli błagać, prosić Pana Boga o pomoc, abyśmy stawali się świętymi, abyśmy byli dobrymi dziećmi. Na pewno rodzice mają wiele potrzeb. Możemy modlić się za rodziców, o ich potrzeby, za ojczyznę, za dusze wszyscy cierpiące. Na pewno jest wiele, wiele intencji, o które możemy prosić. I to jest dobry moment, aby tak czynić. Święta Katarzyna ze Sieny uważała, że to jest najpiękniejszy moment w życiu. Komunia, a po niej dziękczynienie. I uważała, że tu ten moment trzeba wykorzystać, aby prosić Pana Boga o wiele potrzebnych łask. Dobrze. Przechodzę do ostatniego z punktów, jeśli chodzi o to dziękczynienie. Mamy obiecać Panu Jezusowi żyć bardziej po chrześcijańsku. Tutaj przykład takiego życia odmiany, takiego nawrócenia, dałem obrazek świętej Marii Egipcjanki, kobiety, która popełniła wiele ciężkich grzechów, za które w ogóle nie żałowała, przez długie lata żyła w tych grzechach i nawet w tych grzechach chciała udać się na uroczystość podwyższenia krzyża do Bazyliki Grobu Pańskiego, ale jakaś niewidzialna, nadprzyrodzona siła nie pozwalała jej przekroczyć progu świątyni. Próbowała kilka razy bez większego skutku i wtedy dopiero zrozumiała, że jej dusza jest
na tyle niemiła Panu Bogu, tak bardzo w grzechach ciężkich, że w ten sposób Pan Bóg daje jej znak, że nie może wejść do świątyni, dopóki nie nawróci się, nie odmieni swojego życia. I to był taki punkt dla niej zwrotny, nawraca się, gdzie wtedy po tym żalu, po tym płaczu ze swojej grzechy może wstąpić w końcu do świątyni, gdzie może się wyspowiadać i mało tego, udaje się na pustynię, aby naprawić swoje grzechy. I tam już do swojego życia, do końca swojego życia żyje. Od czasu do czasu tylko jakiś zakonnik przybywał do niej, aby ją wyspowiadać, udzielić jej komunii, a ona żyła bardzo, bardzo surowo. Musiała się żywić tym, co jest na pustyni. Tam na pewno wiele rzeczy do jedzenia nie ma, ale to wszystko ofiarowała, aby naprawić swoje grzechy. Więc jest to taki wzór dla nas. Mamy obiecać żyć bardziej po chrześcijańsku, żyć według naszej wiary, wierząc głęboko w te prawdy wiary, które Pan Bóg nam objawił, przestrzegać przykazań, spełniać swoje dobrze obowiązki i stany. Kończąc już tą dzisiejszą katechezę, trzy takie wskazówki praktyczne. Otóż jeśli mamy ten wielki dar przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej sakramentalnie lub choćby duchowo, to należy teraz dobrze z tego korzystać, z tej łaski. I trzy takie wskazówki praktyczne sobie wybrałem. Więc jeśli mamy tą gorącą miłość do Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, to będziemy po pierwsze starali się jak najczęściej uczestniczyć we mszy świętej. Więc nie tylko w niedzielę święta nakazane, ale nawet, jeśli to jest możliwe, w tygodniu, aby być na mszy świętej. Następnie przystępować do Komunii Świętej. Postanawiamy sobie, że za każdym razem, kiedy jesteśmy na mszy, pójdziemy do Komunii. Nie zaniedbamy tego wielkiego daru Pana Boga i dobrze się do tej Komunii Świętej przygotowujemy. I następnie, ostatni taki punkt, jeśli mamy tą miłość do Najświętszego Sakramentu, będziemy starali się jak najczęściej, to tylko możliwe, nawiedzać Najświętszy Sakrament. I tutaj dam Wam obrazek, być może dla Was dziwny, dlaczego akurat kowal, który kuje ten metal, ten pręt, otóż to pokazuje, co sprawia w nas ta Komunia Święta. Jeśli tylko dobrze się do niej przygotowujemy, to tak jak tutaj ten kowal pracuje, rozpala ten pręt w ogniu, tak jest to obrazem tego, co dzieje się w Komunii Świętej. Pan Jezus rozpala nas gorącą miłością, miłością do samego siebie, do bliźniego, więc tutaj pierwsze co rozpala miłość, pomnaża w nas łaski. Jeśli kowal pracuje, obrabia taki pręt, to oczyszcza rdze, oczyszcza wszystko, co jest niepotrzebne. I to też jest obrazem tego, co dzieje się w Komunii Świętej. Jeśli dobrze się przygotowujemy, to Komunia Święta oczyszcza nas z grzechów powszednich, tak? Pomaga nam poprawiać się. Poprawiać się z naszych złych skłonności. Następnie, jeśli kowal dobrze pracuje, byliśmy kiedyś nawet na krucjacie w takiej pracowni kowalskiej, to ten kowal nam zrobił taki piękny listek, obrobił, mógł formować pod wpływem tej temperatury, mógł robić co chciał z tym metalem. Tak samo w Komunii Świętej, jeśli tylko oddamy się Panu Jezusowi, to On będzie nas upodobniał do samego siebie. Będziemy myśleć podobnie jak On, będziemy kochali jak On, będziemy postępowali jak On, będziemy naprawdę jakby drugimi Chrystusami, drugimi Panem, będziemy Jezusami. Bardzo podobnie do Pana Jezusa. On nas będzie upodobniał do samego siebie. I to, dzieci, na tyle, jeśli chodzi o te wszystkie akty, które teraz tylko krótko powtórzę, więc w czasie mszy wzbudzamy sobie akt wiary, pragnienia, miłości, żalu, nadziei, aby dobrze przystąpić do Komunii Świętej. I teraz
co robimy po Komunii Świętej. Nie wychodzimy od razu, nie rozpraszamy się, tylko w skupieniu odmawiamy modlitwy, czy to ustnie, czy myśli z modlitewnika, czy z samą myślą, jakieś swoje modlitwy odmawiamy, ale właśnie kierując się tymi aktami, czyli uwielbieniem Pana Jezusa obecnego w naszym sercu. A dziękujemy Mu za te wszystkie łaski, prosimy o potrzebne łaski, ofiarowujemy samych siebie, naszych bliskich i obiecujemy Panu Jezusowi, że będziemy żyć prawdziwie po chrześcijańsku. Także mam nadzieję, że kilka razy jak sobie to przeczytacie, to Wam się to utrwali. Drogie dzieci, serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.